Szanowni Państwo, co my zrobiliśmy? Oddajemy do Państwa tak na dobrą sprawę świetlicę, którą znacie, ale to jest zupełnie nowa świetlica, choć mury wydają się takie same, one są zupełnie inne. Mamy tutaj nową instalację sanitarną, elektryczną, centralnego ogrzewania, mamy nową posadzkę, nową podłogę, ściany wyrównane, mamy oświetlenie nowe, mamy wyposażenie kuchni, łącznie z talerzami, ze sztućcami. Mamy drabinki, chodzi o to, żebyśmy mogli zadbać godnie o Wasze zdrowie, samopoczucie, kondycję, rehabilitację. Mamy nowe toalety, przebudowaliśmy tą część tego ośrodka, tak żeby była też i szatnia, bo takie były wymogi tego programu Senior Plus. Cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i taki też ma też mieć przeznaczenie, żebyście Państwo niezależnie od swojej kondycji i wieku mogli bez przeszkód korzystać właśnie z tych pomieszczeń. Rzeczywiście ja się cieszę, że te pieniądze, które są dostępne dzięki aktywności samorządów, są wykorzystywane bardzo dobrze. Przyznam, że po tym wprowadzeniu można tylko pogratulować tego, że jest tak aktywna tutaj społeczność seniorów na różnych polach i się cieszę, że poprzez ten program rządowy, bo to jest program rządowy Senior Plus ustanowiony do roku 2020, są możliwości wsparcia finansowego właśnie aktywnych społeczności, samorządów w zakresie tego, aby stworzyć warunki naszym seniorom, by mogli się integrować, by mogli się kulturalnie, edukacyjnie jeszcze być aktywni.